Nie powiodło się trzecioligowej Wieżycy Pelplin pokonać przed własną publicznością KS Kalisz. Wyżej notowani goście wygrali 1-0. W Starogardzie tamtejszy KP zremisował 1-1 z Jarotą Jarocin. Piątoligowy Orzeł Słupkowy po niesamowitym spotkaniu wygrał 5-4 z Żuławami Nowych Dwór Gdański. Wisła Tczew zwyciężyła 2-1 z Rodłem w Kwidzynie i utrzymała przewagę nad drugim zespołem w czwartej grupie A-klasy. Gole dla tczewskiego zespołu zdobyli Marcin Czarnecki i Karol Ćwikliński. W 9. kolejce trzeciej Ligi Kobiet pauzowały piłkarki nożne Pogoni Tczew, ale zespół Mateusza Sroki niedawno rozegrał bardzo ważny zaległy mecz. Było to spotkanie na szczycie. Druga w tabeli Pogoń walczyła u siebie z liderem Sztormem II Gdańsk. Na stadionie imienia Jana Stachowiaka przy ulicy Elżbiety spotkały się zdecydowanie dwie najlepsze drużyny pomorskiej trzeciej ligi kobiet w tym sezonie. Sztorm 2 Gdańsk to rezerwy pierwszoligowego zespołu Sztorm Gdynia. Na boisku od początku była nieustępliwa walka o każdą piłkę. Do przerwy obie drużyny miały swoje szanse, jednak żadnej z piłkarek nie udało się zdobyć gola. Przełomowa akcja meczu miała miejsce w 46 minucie. Piłka trafiła pod nogi Agnieszki Rębalskiej, która zdecydowała się na strzał z dalekiej odległości i piłka poszybowała pod poprzeczkę, zaskakując Emilię Grzączkowską. Zespół gości po stracie gola ruszył do przodu. Pogoń grała jednak twardo i uważnie w defensywie, starając się dobić rywalki po kontratakach. Dwie kolejne bramki padły w 62 i 65 minucie, a zdobyła je najlepsza w tczewskim zespole Martyna Tryka. Ostatecznie Pogoń wygrała 3-0. Zespół Mateusza Sroki po meczu na szczycie został samodzielnym liderem trzeciej ligi i zrobił ważny krok w stronę awansu.